mogę Państwa powitać na dzisiejszym pierwszym spotkaniu. Cieszę się bardzo, że zareagowaliście na apel Biblioteki Publicznej oraz Grupy Nieformalnej Razem dla Goliny i macie ochotę wspólnie z nami pośpiewać, zaśpiewać, ale też wspólnie spędzić czas i muzyką się pobawić. Przypomnę tylko Państwu, że Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie ogłosiło projekt realizowany przez program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Biblioteka Publiczna w Golinie, która działa w imieniu Grupy Nieformalnej Razem dla Goliny, będzie realizowała projekt Śpiewający dla Goliny. Projekt będzie zakładał oczywiście cykliczne spotkania muzyczne, stworzenie repertuaru i finisz, czyli koncert z okazji Dni Goliny, 14 Dni Goliny. Wtedy będziemy pokazywać swoje umiejętności, swoją wykonaną pracę pod batutą naszego zatrudnionego instruktora muzyki, pana Sławka Kaliszewskiego. Przywitajcie pana Sławka. Pan Sławek spędzi z nami mnóstwo godzin, tak żeby nas przygotować na obchody Święta Miasta i mam nadzieję, że ten koncert przypadnie mieszkańcom do gustu. Cieszę się bardzo, że jest to inicjatywa oddolna mieszkańców, którzy we współpracy z jednostką kultury będą realizowały projekt Śpiewająco dla Goliny. I teraz zapraszam już Państwa do pracy, do regularnego odwiedzania nas oczywiście podczas prób i oddaję głos naszemu prowadzącemu zajęcie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że będziemy razem współpracować. Przewidziałem repertuar bardzo różnorodny do przygotowania, tak? Ponieważ sądzę, że ta współpraca się nie skończy w krótkim okresie czasu, więc teraz oczywiście skupimy się na przygotowaniu repertuaru na Dni Goliny, szczególnie, tak? Natomiast później oczywiście, zgodnie z upływem czasu, będziemy przygotować pewnie też repertuar i świąteczny, i patriotyczny. Luźna postawa, tak? Ręce opuszczone, powinny być ładnie. I teraz wyraźnie chodzi mi o to, żebyśmy rozgrali usta. Tak, mamy mimo mu, tak? I. Mamy mimo mu, mamy mimo mu. Kolejne spotkanie, na którym dojechały nasze stroje, które oczywiście były zaprojektowane w ramach naszego projektu Działaj Lokalnie, Śpiewająco dla Goliny, Grupa Nieformalna Razem dla Goliny. Stroje uszyte oczywiście na tą okoliczność z okazji Dni Goliny, ale również będą służyły nam już na stałe na naszych, że tak powiem, wystąpieniach, występach i prezentacjach, uszyte przez Aleksandrę Podlesińską, firmę Oli Luk, oczywiście z gminy Golina.
Wszystko lokalne, działamy lokalnie, jednoczymy się i współpracujemy lokalnie. Za momencik pierwsze przymiarki, a już niebawem zobaczycie nas w całej okrasie. I bardzo, bardzo gorąco. Chór Wokaliza. Szanowni Państwo, to był tytułem wstępu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że podczas pierwszych warsztatów 2 lata temu chór miał za zadanie stworzenie i muzyki, i tekstu, żeby napisać piosenkę o właśnie o Golinie. I właśnie tą piosenką rozpoczniemy. To będzie hymn o Golinie w ramach oczywiście Działaj Lokalnie. Działamy lokalnie. Jesteśmy dzisiaj z Państwem i dla Państwa. Nie ma imprezy od 2 lat, w której by chór nie uczestniczył. Wokaliza to międzypokoleniowa grupa uzdolnionych muzycznie pasjonatów. Ich wspólna przygoda rozpoczęła się od warsztatów realizowanych w ramach wspomnianego już dzisiaj projektu Kultura Łączy Pokolenia, współfinansowanego ze środków samorządu wielkopolskiego w 2018 roku. Uczestnicy pod profesjonalną opieką muzyka szlifowali swój warsztat wokalny, wykonywali wiele szlagierów, odnajdując muzyczne klimaty. Miasto moje!